Boże, cześć. Witam Cię w pierwszym odcinku rekolekcji internetowych, adwentowych, zatytułowanych Ostatni raz. Nie wiem, czy oglądałeś słowo wstępne, czyli ten wczorajszy odcinek niedzielny z pierwszej niedzieli adwentu. Jeżeli nie, to może zastopować. Link będzie gdzieś pewnie w opisie, albo na pewno gdzieś tam się pojawi w playliście tych rekolekcji, bo zapraszam Cię, żeby przeżywać ten czas właśnie z tym słowem wstępnym. Ono nas tak gdzieś tak prowadza, a nie chciałbym się za bardzo powtarzać. To są rekolekcje adwentowe, oczywiście, tak jak powiedziałem w tym słowie wstępnym, ale chciałbym, żeby te rekolekcje, one były czymś większym, przekraczały może ten czas adwentu, tego adwentu liturgicznego oczywiście, bo wiemy, że chrześcijanin, każdy chrześcijanin, że nasze życie chrześcijańskie to jest życie adwentu. Chrześcijanin to jest człowiek adwentu, to jest człowiek, który nieustannie czeka na spotkanie z Chrystusem, odkrywa jego spotkanie, bo słowo też adwent to jest już przeżywanie tej obietnicy, to jest przeżywanie tej nadziei, która się dokonuje. Tutaj przeżywamy. Mądre może słowa, ale o to chodzi, żeby zobaczyć tego, który jest blisko. Niektóry gdzieś jest za światach, gdzieś za światu przyjdzie, ale jest obok nas. Bo czasem czekając na kogoś właśnie mogę go nie zauważyć. Mogę gdzieś go gdzieś przeoczyć. A w adwencie chodzi o to nie, żeby kogoś przeoczyć, ale żeby wyostrzyć swój wzrok, swój słuch, ten duchowy, ale też swoje serce na słowo Pana, na Jego obecność. Kochani, rekolekcje ostatni raz, to jest to pytanie przez te wszystkie odcinki, które będziemy się spotykać, do których będę chciał Was zapraszać, żebyśmy podejmowali taką refleksję i taką głęboką myśl, mam nadzieję, że głęboką, a przynajmniej życiową. Będzie pytanie, które będzie nam na każdym odcinku jakby będzie się pojawiało, ono będzie nam towarzyszyło. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś po raz ostatni? I będziemy te pytania zadawać sobie, ja będę Wam, sobie, też przede wszystkim też do siebie to pytanie będę kierował, w różnych takich rzeczywistościach, w tematach ważnych, takiej z tak zwanej grubej rury, ale też w takich tematach prostych, myślę, ale też potrzebnych. I od razu, żeby też nie przedłużać, żeby nie robić zbyt długich wstępów, to chciałbym zacząć od tego, czegoś takiego może lżejszego. Żeby nam adwent też nie kojarzy się zbyt czymś trudnym, czymś takim może posępnym, choć będziemy takie tematy podejmować, nie tyle posępne, co trudne, i rzeczywiście chciałbym, żebyśmy się z tymi tematami spotkali tych ostatnich razów, sztuki, jak to nazywałem, sztuki pożegnań, sztuki rezygnacji, sztuki odejść z pewnych rzeczywistości. O tym oczywiście w innych odcinkach. I mam nadzieję, że dotrwasz. Mam nadzieję, że będziesz. Dzisiaj chciałbym zadać Wam i sobie pytanie, które jest, jak to mówimy, na kanwie lub w kontekście Ewangelii, poniedziałku pierwszego tygodnia Adwentu, kiedy Pan Jezus przychodzi do Kafarnaum, bo to jest bardzo ważny kontekst, przychodzi do siebie, przychodzi do swojego domu, przychodzi też do miejsca, w którym mieszkał Piotr. Pan Jezus ma takie ulubione miejsce w Ewangelii, chociażby właśnie takim miejscem jest Kafarnaum. Zawsze, kiedy przychodzi, tam ludzie go słuchają. Tam dokonuje się też wiele cudów. I kiedy Pan Jezus przychodzi, to przychodzi do niego również setnik, spotyka go setnik i ma dla niego prośbę, żeby uzdrowił jego sługę. Jezus mówi, przyjdę i uzdrowię go. Tam nie ma żadnej dyskusji, nie ma żadnego przekomarzania się. I setnik, kiedy słyszy od razu, może pewnie zdziwiony może jest, że Pan Jezus mu żadnych wymagań nie stawia, mówi, Panie Jezu, jest taka sprawa, że ja nie jestem godny, żebyś do mnie przyszedł. Ale wiem, że powiesz tylko słowo i mój sługa będzie uzdrowiony. I Pan Jezus, kiedy słyszy te słowa, w ogóle te słowa wiemy, patrzcie, mówi setnik, mówi poganin, Kościół po dzień dzisiejszy przez 20 wieków, słowa poganina używa w takim jeden z najbardziej intymnych miejsc, że można powiedzieć, w czasie Eucharystii, w czasie takiej komunii, bo za chwilę przyjmiemy Chrystusa w Komunii Świętej, czyli jedności. Będzie takie scalenie nas, takie dosłowne Jezus będzie z nami, w nas. I przed tym obrzędem, przed tym gestem, przed tą rzeczywistością Kościół wypowiada słowa setnika, Panie, nie jestem godzien. Nie? Jezus, kiedy słyszy te słowa od poganina, mówi, takiej wiary nie słyszałem i nie widziałem w Izraelu u nikogo. I potem mówi, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, wielu przyjdzie takich z daleka, spoza pewnych kręgów i zasiądą w Królestwie Niebieskim. Ale
chciałbym zatrzymać się przy jednej tej rzeczy, że Jezus tam napisze nam, ewangelista Mateusz, że się zdziwił na te słowa. Popatrzcie, Jezus się zdziwił. Jezus, Bóg, człowiek, Bóg, który wszystko wie, a jednak mogę go zaskoczyć czymś. Pamiętam, jak kiedy byłem w Toruniu, na początku kapłaństwa, pierwszej parafii, to robiliśmy z młodzieżą taką akcję zawsze na początek Adwentu. Zaskocz Pana Boga czymś. Nie? Przez cały Adwent próbowaliśmy, wymyślaliśmy naszej twórczości młodej różne takie rzeczy, żeby zaskoczyć czymś Pana Boga. I potem tym się dzieliliśmy. Piękne doświadczenie. Może to jest droga, może to jest ścieżka na Adwent właśnie, że może w tym, że nie będę jadł cukierków, dopiero potem się tymi cukierkami nażrę w Wigilię albo w Boże Narodzenie, że bebzon mi pęknie, że będzie mi po prostu te pierniki, będą mi uszami wypływały i te wszystkie super ciasta i śledzie, a przez cały Adwent nic nie jem, tylko właśnie może taki moment, taka może inspiracja, ale to oczywiście robimy w nawiasie. Zaskoczyć Pana Boga. Jezus się zaskakuje, jest w domu, jest u siebie, a jednak jest w stanie coś go zaskoczyć. I pytanie, które chciałbym sobie i Tobie zadać. Żyjemy w pewnych kontekstach. Żyjesz w bardzo konkretnej rodzinie. Masz konkretnego męża, żonę, dzieci, rodziców. Żyjesz w kontekście też, ale może skupmy się na domu i rodzinie najbliższych. Ja żyję w bardzo konkretnym kontekście teraz wspólnoty lubelskiej. Coś wiem o niej. Mało, bo dopiero to jest czwarty miesiąc, się raz zaczyna. Ale żyjemy w swoich domach. Ja też mam bardzo konkretny dom, z którego się wywodzę. Bardzo konkretnych rodziców, jakkolwiek to brzmi, konkretnych rodziców, konkretnego rodzeństwo, dwóch braci. Całą najbliższą rodzinę i dalszą, o której wiem, o niektórych więcej, z tych domów pewnie więcej znam i dobrze się znamy. I wiemy, jak pewne rzeczy reagujemy, jak pewne rzeczy przeżywamy. W pewnym sensie cały czas się poznajemy, ale się znamy, nie? I to też sprawia, że wchodzimy w jakąś taką pewną rutynę, nie? Że my wiemy, jak ktoś się zachowa, że wiemy, ktoś cały czas tak samo, taki sam jest. Nie wiem, że ktoś we wspólnocie, nie wiem, ktoś się ciągle spóźnia, taki sam jest, taki sam ma sposób zachowania, bycia, żartów, sposób, który nas może cieszy, a może nas też irytować i wkurzać i tak dalej. Więc wydaje nam się, przynajmniej nam się wydaje, że wiemy coś więcej o tych swoich ludziach najbliższych, naszego otoczenia. I to pytanie, które chciałbym na początku, takie łatwe i proste zadanie na ten taki pierwszy krok w tym takim zdążaniu ostatnich razów, nie z razów, tylko razów, jest pytanie, kiedy ostatni raz zaskoczyłem się kimś? Zobaczyłem coś u kogoś z mojej rodziny, twojej żony, że twoja żona cię zaskoczyła czymś, nie? Bo już wiesz, no już beczkę soli zjedliście ze sobą, nie? Ale czymś cię zaskoczyła, nie? Bo już wiesz, jakkolwiek, jak te ziemniaki będą smakowały i schabowy, i że w niedzielę będzie zawsze to samo, i mąży, no, że tak samo, że te skarpetki zawsze w tym samym kącie leżą, że tak samo będzie te same rzeczy, nie wiem, te same seriale oglądał, takie same będzie miał odzywki. To samo w stronę dziecka i to samo dzieci, w stronę rodziców. Ale czy były takie, kiedy ostatni raz był taki moment, czy było w ogóle, że ktoś coś powiedział w twoim domu, w twoim otoczeniu, ktoś się jakoś zachował i to cię zaskoczyło, tak bardzo pozytywnie. Że odkryłeś, że może złamało jakiś pewien stereotyp, nawet o twoim mężu, czy o twoim dziecku, czy o twoich rodzicach. Że może to nie jest tak, jak ja myślę. Że mogę być u siebie, jak Jezus może być u siebie i może wiedzieć wszystko. Nie? Już nie jeden raz jest. Zna opinię, Piotrek mu opowiadał, święty, był w domu, o tych wszystkich mieszkańcach, o tych zachowaniach, a ten setnik to jest taki, a ten celnik owaki. I mamy właśnie te rutyniarskie takie zachowania. Kiedy był ostatni raz, że ktoś coś zrobił innego? Dalej, drugie pytanie, kiedy ty coś zrobiłeś, czym zaskoczyłeś innych? Żeby to też nie było właśnie teoretyczne, ale właśnie, coś zrobiłeś inaczej. Coś, co rzeczywiście ktoś pomyśli, nie, że robiłeś to, żeby ktoś cię pochwalił, nie? Bo widzą, no on to tak zawsze robi, nie? Ale coś, co złamało pewien system, pewien schemat. Ale może to jest inaczej. Kiedy mieliście ostatni dla siebie taki czas,
O tym będę jeszcze kilka razy w tej rzeczywistości wracał przy innych kontekstach. W innych trochę bardzo podobnych, ale innych pytaniach. Ale kiedy miałeś taki czas ostatnio, żeby kogoś posłuchać, żeby mieć czas właśnie dla swojego męża, żony, dla swoich dzieci, dla swoich rodziców, dla swojego przyjaciela i posłuchać, nie? My dużo mamy opinii i ocen o innych ludziach. Wiemy i takie mamy szufladki, nie? A ten to się tak i tak zachowuje. Ale czy miałeś czas, żeby go posłuchać? Zobaczyć też taki skarb, takie bogactwo drugiej osoby. Nie? Żeby zobaczyć, że ktoś rzeczywiście niesamowite ma wielkie bogactwo w swoim sercu. Kiedy to było ostatni raz? Kiedy miałeś taki czas? Kochanie, ja wiem, że jest w ciągu tygodnia. Nie wiem, kiedy ty słuchasz, czy słuchasz na bieżąco tych odcinków. Dzisiaj jest poniedziałek wieczór, kiedy nagrywam. Nie wiem, kiedy to w ogóle wejdzie w internet, bo u nas tu w Lublinie internet jest bardzo, bardzo wolny. Ale mam nadzieję, że to się gdzieś w nocy ukaże. Jak nie, to we wtorek, okej, na tego nie będę wycinał, kiedykolwiek to się ukaże. Ale od tego momentu, kiedy oglądasz ten odcinek, zapraszam cię, żebyś sobie zrobił takie, nie wiem, 24 godziny, bo będę miał też takie zadania, które będą, większość z nich przy tych odcinkach będą trwały 24 godziny. Nie? Taki będzie czas na to zrobienie. Oczywiście możesz to więcej. Ale znajdź sobie w tej najbliższej dobie, popatrz, która jest godzina, którą teraz oglądasz, i daj sobie 24 godziny, żeby właśnie może kogoś posłuchać, popatrzeć, poobserwować i zobaczyć w nim coś ciekawego, nie? Zobaczyć, bo my czasem właśnie mamy, a zobaczyć może jego pasję, jego zainteresowanie, jego takie bogactwo życia, nie? Posłuchać to, czym się też interesuje, co ostatnio zrobił. I dać się też pociągnąć, nie? Nie, że tam co u ciebie słychać, a interesujesz się, nie wiem, tam końmi, nie? Interesujesz się internetem, interesujesz się pociągami. Aha, okej. Ale zainteresuj się trochę tak, daj trochę jedną setną chociaż swojego serca. I tak tą jedną setną swojego serca też wypełni tą pasją tego drugiego człowieka, z twojego otoczenia. Aha, to są takie rodzaje z tego sportu, jakiejś dyscypliny. I zobacz, i zafascynuj się tym, że to jest takie coś, że nie wiedziałem, że takie coś w ogóle istnieje, nie? Może mieszkasz sam, na koniec. Nie ma z kim rzeczywiście pogadać, choć nie ma pewnie, to jest, nie jesteś w kosmosie. Ale może oglądasz ten odcinek z kosmosu, albo z jakiejś tajgi rosyjskiej. Ktokolwiek wie, gdzie to dociera. To wam taki powiem w ogóle, tak jeszcze zupełnie, może ktoś kojarzy, może nie. Na wiosnę, kiedy byłem jeszcze w Krakowie z ojcem Piotrem Koźlakiem, prowadziliśmy takie codzienne komentarze do Słowa Bożego, do liturgii Słowa Bożego. I generalnie ta oglądalność była różna, no i tam nawet takie odcinki, żeby po kilkanaście wyświetleń. To, co u mnie na tym kanale jest dzień jak co dzień, nie? Były takie, czy tam większe, no ale mieliśmy jakieś takie aspiracje, takie jakieś pragnienia, żeby to docierało więcej. No ale nie udawało się. No okej, skończyliśmy, no bo ja już nie jestem w Krakowie. I na jesieni, w końcu października, byłem na rekolekcjach takich naszych zakonnych, prowincjalnych grobach. I podszedł do mnie współbrat, którego w ogóle pierwszy raz w życiu widziałem na oczy. I mówi: dziękuję ci, bo ja cię znam z internetu, mówi. On do mnie mówi: ja cię znam z internetu. Dziękuję ci za te codzienne komentarze. Okazało się, że ten współbrat wtedy był w Argentynie, nie? I codziennie słuchał naszych komentarzy. I mówi, to mu pomagało, to mu robiło dzień, nie? To go przygotowało do Eucharystii, do kazania, ale to było dla niego takie bardzo ważne światło. Było kilkanaście wyświetleń, a wśród tych kilkunastu wyświetleń to słowo trafiało do Argentyny. Bóg wie nawet, gdzie ten odcinek trafi, nie? No właśnie, dać się też tak zaskoczyć, dać, że coś jest, coś też dobrego robię, nie? Jest właśnie, ale wracam do tego, znowu nawias, wracamy. Może jesteś sam. Poszukaj coś w internecie. Weź ten świat wirtualny. Jak jesteś w rodzinie, to na chwilę wyłącz ten komputer i komórkę i posłuchaj drugiego człowieka. I nie, że ktoś będzie ci mówił, a ty będziesz tak. Nie, tylko po prostu, tylko rzeczywiście wejdź całym sercem to, co on mówi. Posłuchaj go, nie? To, co on w sercu przeżywa. Tak bardzo tego potrzebujemy, nie? A jak nie masz z kogo rzeczywiście, no to weź coś, ciekawostki, jakieś ciekawostki z internetu sobie posłuchaj. O ludziach poczytaj, nie? I zaskocz się, że nie wiem, ja dzisiaj oglądałem program o mrówkach i to mnie rzeczywiście wchłonęło, zaskoczyło. Pooglądaj coś przyrodniczego, coś, co rzeczywiście cię jakoś tak wciągnie, nie? Bo tu nie chodzi mi o jakieś kabarety, stand-upy i tak dalej, ale coś takiego, co cię wciągnie na chwilę i powie, jaki ten świat jest piękny. Ja nie wiedziałem, że takie coś funkcjonuje. Kiedy ostatni raz ktoś cię zaskoczy? Kiedy ostatni raz ty kogoś zaskoczyłeś?
kiedy to zaskoczenie Tobie towarzyszyło. Takie proste zadanie na początek. Dziękuję, że dotrwałeś, jeżeli dotrwałeś do tych 15 minut. Jeżeli dotrwałeś, daj taki znak taki, też dla mnie, to też potrzebuję. Łapkę do góry pod tym odcinkiem, czy jakieś tam serduszko gdzieś nie dociera, jakiś komentarz, może to było super. Może poopowiadajcie. Chciałbym bardzo, tak ciągle tęsknię z taką interakcją, że ci, którzy oglądają te odcinki, no jest taka mała grupa, ale właśnie, kiedy oglądamy te odcinki, żebyście też napisali. Może jakieś też takie swoje przeżywanie, też swoje świadectwo właśnie o tym, co ja mówię, co się wydarzyło albo się wydarzy. To jest tyle. Proszę Was też o modlitwę za mnie, za te rekolekcje, za tych, którzy uczestniczą w tych rekolekcjach, tych, którzy oglądają te odcinki. No i trzymajmy się zdrowo, pilnujmy się teraz, strzeżmy się wszelkiego zła, też strzeżmy się wszelkich chorób, zarażeń, wirusów, COVID-ów i tak dalej. I bądźmy razem, a w tym wszystkim też bądźmy blisko siebie, tak duchowo i sercami, i wrażliwością. Troszmy się o siebie nawzajem, bo tego też jest nam potrzebne. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze, ale śledźcie. Można tu na koniec, tu na dole gdzieś jakiś taki dzwoneczek. Można zaznaczyć to przypominajki, że jak jest nowy odcinek, to Wam dałam znać. Czy to nam w mailu Wam przyjdzie, czy jakoś tak pokażę Wam, że już tam coś jest nagrane i trzeba oglądać. I trzeba kolejny krok w tych ostatnich razach podjąć. Cześć. Szczęść Boże.